przyjść do Ducha Świętego, przez nasze serca. Te serca tak bardzo często zbolałe, te serca tak bardzo zamknięte na Twoją łaskę. Te serca, które nie potrafią doświadczyć Twojej miłości, które są zamknięte, które są tak wąskie, które chcą tak mało, a Ty chcesz dać tak dużo. Wołamy do Ciebie, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty, Ty, który przemieniasz, który niszczysz wszystko to, co zamiera nam drogę, co zasłania nam drogę do Jezusa. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty, Ty, który jesteś naszym Bogiem, Ty, który prowadzisz nas do Pana. Ty, który jesteś wielki, święty, święty, święty. Przyjdź Duchu Święty.
z Ewangelii według świętego Mateusza. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Drogi bracie, droga siostro, patrząc na Jezusa teraz, stań się jak dziecko. Stań się przed Nim jak dziecko. Nie wstydź się. Jeśli czujesz, że chcesz wstać, wstań. Jeśli czujesz, że chcesz wyciągnąć do Niego rękę, wyciągnij. Stań się jak dziecko w swoim sercu, w sobie. Może masz 40 lat, 50, 70. Co inni o Nim pomyślą? To teraz nieważne. Co pomyśli o Tobie Jezus? Stań się jak dziecko i oddaj Mu wszystko to, co w Tobie jest. Bądź przed Jezusem jak małe dziecko, które ufa Jego słowu, które wierzy w każde słowo swojego Ojca. Bądź przed Jezusem jak dziecko. Uwielbiamy Ciebie, Panie Jezu. Dziękuję, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękuję, że każdy z nas w Twoich oczach jest jak jedynak. Dziękuję, że Ty przychodzisz teraz do nas i nas przytulasz, nas otulasz. Że jesteśmy jak Twoimi dziećmi, które bierzesz nas teraz za rękę i prowadzisz nas. Dziękujemy Tobie za to, Panie. Możemy być jak Twoje małe dzieci. Żeby się modlić, mylić. Że nie musimy być wcale idealni. Po prostu możemy być Twoimi dziećmi. A Ci przede wszystkim się uśmiechają. Za co Ci, Panie, dziękujemy za to, radość tą nas. Pragniemy Ciebie wielbić, Panie. Pragniemy Ciebie wielbić jak małe dzieci. Podnosząc do Ciebie ręce, klaskając dłonie. Otwierając nasze usta i mogą Cię. Mówiąc, co jest w naszym sercu, ufamy Tobie, Panie, dziękujemy Ci już teraz na spotkanie. Wielbimy dla Ciebie. Uwielbiamy Cię, Panie, w Twoim duchu. Uwielbiamy Cię we wszystkim tym, czego doświadczamy teraz w naszym sercu. Uwielbiamy Cię, Panie, w naszych braciach, siostrach, z lewej, z prawej strony. Popatrz się na swojego brata z lewej strony, z prawej, uśmiechnij się do niego. Uwielbiaj Boga, który jest w Twoim bracie, który jest w Twojej siostrze. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. W każdym z nas jest Duch Święty. Uwielbiajmy się. Uwielbiajmy Pana Boga, który jest w nas. Uwielbiajmy Pana Boga, który jest w nas. Który chce się uśmiechać do nas. Który się do nas uśmiecha. Może się uśmiechnąć przez Twoją siostrę, przez Twojego brata, który jest koło Ciebie. Jeszcze raz uśmiechnij się do swojego brata, do swojej siostry. Uwielbiaj Pana Boga. Uwielbiaj Go przez wszystko, co się dzieje w Twoim sercu teraz. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię za to, że otwierasz nasze serca teraz, tutaj. Że otwierasz się na Twoją obecność, na Twoją miłość. Panie, za to, że chcesz tak wielkie łaski zwalić dzisiaj na nas. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, za to, że przychodzisz do nas. Że przychodzisz mimo tego, że nasze drzwi naszego serca są często tak bardzo zamknięte. Tak bardzo zaregulowane. Uwielbiamy Cię, Panie. Chcemy śpiewać, Panie, na Twoją chwałę, na Twoją cześć. Chcemy Cię wywyższać, chcemy Cię uwielbiać, bo Ty, Jezu, jesteś naszym Zbawicielem.
Jak dobrze, Panie, że dałeś nam swoją Matkę. Jak dobrze, że każdy z nas nie jest sierotą. Jak dobrze, że teraz przychodzisz do nas i jesteś z nami, Panie, naszą Matką. My bardzo teraz pragniemy uwielbić Tobie, Boże, śpiewać tak jak Ty. Wiele mi duszy moja, Panie. I raduję się w duchu, Boże Zbawco. Obejrzałeś na każdego z nas, Panie. A Twoje miłosierdzie doznało spokolenia na pochwalenie. Zapraszamy Ciebie, Panie, do nas. Oto nas swoim małczynem płaszcz. Przyjdź do nas, nasza Matka, Matko pięknej miłości. I zaprowadź ze sobą, anioła, bo Ty jesteś królową aniołów. Niech z nami będą się nasi aniołowie, stworzone. Przyjdźcie, aniołowie, drobne, strafiny, heroiny, wszelkie inne, chóry niebieskie. Przyjdźcie, święci. Święta jest, święty na życiu. Święty na życiu. Przyjdźcie, nasza Matko Boża. Święty Chrystus. Przyjdź do nas. Przyjdźcie Wy, Cyrilu i Metody. Przyjdźcie do nas. Panie Jezu Chryste, pragniemy być teraz w Tobie i zanurzyć się w Twojej przenajświętszej krwi. Zanurzamy nasze rodziny bliższe i dalsze, miejsca, które przebywamy i przebywać będziemy, musimy Cię. Aby żadne złotywia od nas zostawić. Drogi bracie, drogi siostro, nie bój się. Jesteś bezpieczny. Nie bój się tego, co nas spotka. Nie bój się otworzyć Twojego serca. Nie bój się otworzyć Twojego serca. Jest to tylko sam punkt w Trójcy Świętej jedynie. Maryjo, aniołowie święci, nie bój się, żadne co nie ma bardzo strachu. Nie bój się słów, które możesz usłyszeć w swoim sercu. Nie bój się obrazów, które możesz dostać. Nie bój się tego. To jest Bóg. Bóg, który jest miłością. I On chce dzisiaj do Ciebie coś powiedzieć. On chce dzisiaj prowadzić Cię do zbawienia. On chce Ci pokazać Ci, jak do tego zbawienia dojść. Nie bój się otworzyć swojego serca. Nie bój się tego, czego możesz doświadczyć, a co tak bardzo paraliżuje Cię lękiem, Twoje wnętrze. Nie bój się. Jesteś bezpieczny. Jesteś pod krzyżem Jezusa. Teraz na każdego z nas spada drogocenna krew Jezusa. Ta krew spadała z krzyża. Spada na Twoją i moją głowę. Nie bój się otworzyć swojego serca. Więcej. Więcej Duchu Święty. Przychodź, otwieraj te serca. Otwieraj. Więcej Duchu Święty. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, prowadź nas do Jezusa.
bracie, droga siostro, jeśli usłyszałeś już w swoim sercu jakiś głos, jakieś słowo, które Bóg chce do ciebie powiedzieć, to nie zamykaj tego serca przed Jego głosem. Nie zamykaj go, ale otwieraj je, jeszcze bardziej je otwieraj. Bo Jezus chce dzisiaj, abyś wszystkie swoje rzeczy, które były ciemne, które chciałeś przed Nim ukryć, które chciałeś przed Nim schować, abyś mu je oddał, abyś mu je oddała. Dlatego jeśli słyszysz cokolwiek w sercu, jeśli czujesz jakiekolwiek ciepło w swoim ciele, nie zamykaj się na Ducha Świętego, który chce się poruszać w Tobie, który chce Cię uzdrawiać, który chce, abyś uwielbiał Go, abyś Go uwielbiała. Słuchaj tego, co mówi do Ciebie Jezus. Ten Jezus, który stoi i patrzy na Ciebie w Najświętszym Sakramencie. Ten Jezus, który ma w sobie tak wielką miłość. Drogi bracie, droga siostro, to Ty musisz powiedzieć do Jezusa. To Ty musisz postawić do Niego rękę, żeby mógł Cię złapać, żeby mógł Cię chwycić, żeby mógł Cię podnieść. Mogą się za Tobą wstawiać kapłani, mogą się za Tobą wstawiać ludzie, lecz to Ty musisz przyjść do Jezusa. Zrób ten krok. Zrób ten krok w Jego stronę i wyciągnij do Niego rękę. Jedną rękę. Jak się wstydzisz, to będziesz mały palec. Wyciągnij do Niego palec. Daj możliwość, żeby Jezus złapał Cię za rękę. Wyciągnijmy rękę do Jezusa. Nie wstydźmy się. Dajcie mu możliwość, żeby złapał Was za rękę, żeby Was pociągnął do siebie, do swojej miłości, do swojego serca. Wyciągnij rękę do Jezusa. Panie, prosimy Cię, złap nas za te ręce, wszystkich, i pociągnij nas do siebie. Bo my chcemy Jezus do Ciebie. Może się wstydzimy, może myślimy, co o nas pomyślą, ale chcemy iść do Ciebie. Nawet jeśli nie wyciągamy ręki, bo się wstydzimy, to Panie, w sercu wyciągamy tą rękę. Bo Ty jesteś w nas. Sam wyciągnij do siebie rękę, Jezu. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Jezusa. Pragnij go. Panie,
Dziękuję Tobie, Panie, że mogliśmy być jak małe dzieci. A zazwyczaj dzieciństwo pamiętamy, jak przychodzą nasi rodzice. Ty to samo teraz czynisz. Za to Ci dziękujemy. Być może jest tak w Twoim życiu, drogi bracie, droga siostro, że uważasz, że wszystko jest bez sensu, że straciło sens, że to jest nudne, że przychodzi na Eucharystię, nic nie czujesz, że to wszystko jakaś cielesprasza, nie myślisz z tym sensu. Powiem, że to bardzo dobrze, bo Pan Bóg chce przyjść do Twojego serca. On Bóg się bardzo przed nami ukrywa, dlatego że jest bardzo delikatny. I wie, że gdyby pokazał się nam taki, jaki jest, byśmy nie mieli innego wyboru, go kochać. Dlatego musimy się zgodzić na trud własnego nawrócenia i uczenia go. Jak Izraelici, którzy szli przez pustynię do obiecanej ziemi. Tak teraz my, Panie, przychodzimy do Ciebie. Przyjdź do nas i daj nam wielką wiarę, że w Eucharystii jest moc, że w Twoim Kościele jest moc, że w sakramentach jest moc. Tylko, że my nie potrafimy przyjmować tego. I to jest nasz problem. Ty nam ciągle siebie dajesz, a my nie potrafimy przyjmować. Naucz nas, Panie, przyjmować. Daj nam taką zdolność. My nie musimy ciągle dawać. Musimy najpierw przyjąć, żeby cokolwiek komuś dawać, a to będzie potrzebne. Panie, naucz nas przyjmować. Dajmyśmy teraz przyjęli Twoją miłość. Drogi bracie, droga siostro, otwórz teraz swoje serce. Otwórz swoje głowy. Bóg w tej chwili chce, konkretnej tej chwili chce do Ciebie przyjść. Zaproś go teraz. Zamknij oczy. Albo jeśli chcesz, po się do Ciebie czyta. Otwórz się. Nie bój się, przyjdzie do Ciebie Bóg. Przyjdzie do Ciebie wielki miłości. Nie bój się, bo przyjąć do swojego serca. Poproś Jezusa w swoim sercu, tak jak potrafisz, swoimi słowami. Proszę Cię, Panie, naucz mnie przyjmować Twoją łaskę. Proszę Cię, Panie, naucz mnie przyjmować to, co chcesz mi dać. To, co chcesz mi dać. Żeby potrafił to przyjąć, żeby tego nie odrzucił, żeby to nie przeszło koło mnie. Jak powiedział święty Augustyn, najbardziej się boję Jezusa, który przychodzi obok mnie, że go nie zauważa. Powiedz, bracie, siostro, w sercu, proszę Cię, Panie, naucz mnie przyjmować. Naucz mnie przyjmować. Duchu Święty, powiedz tutaj swoją mocą, swoją łaską i daj mi to, czego potrzebuję. Drogi bracie, droga siostra, teraz nie mów nic. Nie mów nic w swoim sercu. Tylko przyjmij to, co chce Ci dać Pan. Tylko przyjmuj. Nie myśl o niczym. Tylko przyjmuj. Panie Jezusie, przychodzi tu zaraz do wielu osób, które do tej pory były zamknięte, jakby stwierdzono, że do tej pory nie potrafiły się modlić. Teraz się otwierają i czują takie gorąco w sercu pracy poziomie, by się to otworzyć Pana Boga. To, że nic nie czujesz, to, że wydaje Ci się, że do Ciebie Pan nie przychodzi, to nieprawda. Tu jest Duch Święty, jesteśmy dziećmi Pana Boga. Pan Bóg przychodzi do nas na różne sposoby.
On Bóg dotyka sobie szczególnie Marcinę, który ma 42 lata, stwierdził, że do tej pory nic mu nie pomoże w życiu. Pan Bóg teraz dzisiaj przychodzi. Przychodzi bardzo delikatnie, przyjmuje. Jezus przychodzi dla żałosnych 7 osób. Duch Święty, który chce Cię oczyszczać. Pan Bóg teraz mówi do Katarzyny, ty ma 27 lat, Pani Boże. Droga moja córko, ja jestem przy Tobie, jestem ciągle z Tobą, znam Twoje problemy, znam Twoje myśli o tym, to wszystko chcę Cię uzdrowić, chcę Ciebie dotknąć. Dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko, co Twoją łaskę pragnę dla Ciebie wierzyć, dla Ciebie wypalić. Przyjdź nas, Panie. Chwila na to, Panie, niech. Yeah.
Drodzy bracia i siostry, gdy śpiewaliśmy tę pieśń, miałem taki niesamowity obraz, jak widziałem, jak taka potężna tała nagle pęka i woda spływa do takich jakby pól czy miejsc, które były bardzo wyschnięte. Czułem w tym czasie, że Pan Bóg tak przychodzi do nas bardzo w takiej powolnej miłości, powoli nasze serca napełnia miłości. Ale musimy je oczyścić w serce. Jeszcze mocniej. Drogi bracie i siostro, prosimy teraz i prośba się do takiego prawdziwego obraz Pana Boga. Panie Boże, tak często jesteśmy oszukiwani, jesteś tym, który się gniewa, smuci, jesteś tym, który jakby chce nam powiedzieć naszego nieszczęścia, który jest z czołem nas choroby. Panie, pokaż nam, jaki prawdziwy jesteś. Drogi bracie, tak się popatrz teraz na krzyż. Popatrz na swojego Boga, który ręce ma rozciągnięte, bo pragnie cię przytulić, a nas grzech poczynił. Spójrz na krzyż, który dotyka jego głowy, bo chciał przychodzić do ciebie, abyśmy go zabili w grzech. Tak Jezus, jak nam bardzo kochać, aby przebiliśmy Twoje serce, a Ty nas dalej kochasz. Nigdy nas nie zostawisz, nigdy z nas nie zrezygnujesz. Bóg nigdy się Tobą nie znudzi, drogi bracie, siostro. Bóg nigdy o Tobie nie zapomni. Będzie walczył do końca Twoich dni o Ciebie. Bo Cię kocha i nie chce Cię stracić. Bóg płacze, gdy widzi Twój grzech. Panie Boże, pokaż nam, jak bardzo nas kochasz, że nie chcesz nam zostawić. Pokaż, jak bardzo Ci zależy. Daj nam to dowolnić. Tak często zapominam o Twojej miłości. Panie, Ty tak nas kochasz. Pokaż nam to. Pokaż nam to. Rozumiem Ci. Moje umiłowane serce, moje umiłowane córko. Wiesz, jak bardzo Cię kocham? Tak bardzo jest to rozpostawka moje ręce na krzyżu. Już bardziej nie mogę ich rozciągnąć. Rzuć się te gniewy. Rzuć się te ręce pełne miłości. Tak bardzo Cię kocham, że już bardziej nie mogę. Tak bardzo złożyłem swoje ręce na krzyżu szeroko, że już bardziej się nie da. Proszę, abyś przyszedł się do mnie przytulił, abyś się rzucił w moje ręce, w moje ramiona. Przyjdź do mnie. Panie, pragniemy teraz przed Tobą, znaczy w sercu rzucić to, co jest nieautentyczne. Jak często gniewamy się na Ciebie, bo myślimy, coś od Ciebie przyszło, żeby chciał też mieć szczęścia, to wszystko jest kłamstwo, kłamstwo szatana. Zniszczę nas. Odejdź teraz Jezusowi. Odejdź swój gniew, odejdź swoją złość. Bądź przed nim autentyczny. On chce teraz usłyszeć. Jeśli masz żal, że coś cię spotkało, że ci to powiedz mu. Nie bój się tego, nie uchwaj przed Bogiem, on chce to usłyszeć. Bo wtedy będziesz autentyczny, on będzie mógł do ciebie przemówić. Wyrzuć wszelki żal i złość z swojego serca. To nie Pan Bóg jest tym, chcą zła. To nie Pan Bóg jest tym, chcą cierpienia. Nie da się doszukiwać. Nie da się doszukiwać Satanowi, który pragnie, żeby wszystko podchodzi od Boga, to on tak chciał. To jest kłamstwo. Nie da się tego mówić. Panie Boże, Ty jesteś tym, który się o nas troszczy. Tym, który stał się człowiekiem, tym, który się umniejszył dla nas. Żeby być tak blisko nas. Rozlegnij wszystko. Niech Duch Święty wypali przed Tobą złości i gniewu. Odejmę mu teraz to, nie udaję. Bo często tak naprawdę my grzeszymy się, gniewamy, bo my grzeszymy. Odejmę to teraz wszystko, bo Ty nas kochasz takim, jakim jesteś. Odejmijmy nas sami. Naszą pychę, nasz gniew, naszą
są zło, zwycięstwo, że coś nie daje. Oddajmy teraz to wszystko Tobie, Panie. Drogi bracie, droga siostro, oddaj to Jezusowi. Nie duś tego w sobie, tylko powiedz mu to. Tak jak mówisz do męża, tak jak mówisz do siostry, tak jak mówisz do przyjaciela, tak jak mówisz do mamy, do taty. Powiedz mu to. Powiedz do niego to, co cię boli. To, co jest w twoim sercu. To, z czym sobie nie dajesz rady sam. Powiedz mu to. Bo on naprawdę tu jest i czeka. Czeka, aż się do niego wezmiesz. Oddaj mu to, jak oddajesz o sobie. Powiedz to mu, jak do osoby. Oddaj mu to, co cię najbardziej znajdą w dzieciństwie. Co się tak rozwijało w ostatnich dniach. Oddaj mu wszelkie słowa, wszelkie przekleństwa. Niech Pan Bóg wypali nas wszystkie kłamstwa, że do czego się nadajemy, żeby stał się Buda, że jesteśmy niczym. Wszystko są kłamstwa. Panie, nawróć nasze serce. Pokaż nam, jaka jest prawda. Oddaj też tych, na których ci zależy. Oddaj też tych, których kochasz, a z którymi wiesz, że może dziać się coś nie tak, z którymi wiesz, że boją się sami przyjść do Jezusa. Oddaj ich teraz Jezusowi. Powiedz mu o nich. Powiedz mu o tych wszystkich ludziach, których nosisz w sercu, za których on umarł. Powiedz mu, bo on jest naszym przyjacielem. Przyjacielem wszystkich. Nawet tych, którzy nie chcą do Niego przyjść. Powiedz teraz Jezusowi o tych ludziach, o tych, których kochasz, o tych, których chcesz dobrze. Powiedz mu. Powiedz mu to tak, jak mówisz do osoby. On słucha. To prawda, on zna twoje serce. Ale powiedz mu to, on chce to usłyszeć od ciebie. Półszeptem. Może powiedz to, kładąc usta na ręce. Powiedz mu to. Odezwij się do Niego i oddaj wszystkich ludzi, których kochasz, których masz w swoim sercu. Tych wszystkich, którzy nie potrafią sobie poradzić. Przebacz. Przebacz z całego serca. Nie bój się przebaczenia. Przebaczenie cię uzdrowi, cię odnieść. Zrezygnuj zemsty. Panie Jezu Chryste, pragniemy przebaczyć tej osobie, która nas najbardziej zdradziła w ostatnim czasie. Do której być nawet nie sens specjalnego płaczu. Przyjdź teraz i pokaż nam, że ty jesteś ten człowiek. Ktoś tak bardzo grzeszy, ktoś tak bardzo się nas zło. Ty nim jesteś. I przejmij tą osobę. Niech nasze przebaczenie uzdrowi i przemieni tą osobę. Prosimy Cię o to. Panie, bo Ty jesteś naszym przyjacielem. Przemień tych ludzi, prosimy Cię. My sami też nie chcemy krzywdzić. Niech nam ludzie przebaczą. Ty jesteś naszym przyjacielem. Wiemy, że to nas. Wiemy, wiemy Cię. Thank you.
dziękuję, Panie, że coraz bardziej niszczysz wszelkie mury, które nas wydzielają od siebie. Dziękuję, że pokazujesz nam Twój krzyż, Twoją miłość, Twoje przebaczenie, Twoją łaskę. Za to Cię wielbimy i za to Ci dziękujemy. Panie, tak często ranimy samych siebie językiem, różnymi słowami. Tak często my słyszymy jakieś złe słowa, czyli jakieś przekleństwa. Nic się nie uda, dlaczego się nie nadajesz to, co jesteś. A to wszystko jest kłamstwo. My też często samych siebie przeklinamy, przeklinamy innych ludzi. Ale Panie, Twoja ręka zwyciężyła. Twoja ręka i Twój krzyż łatwo przestał. Prosimy Cię, Panie, uwolnij nas od złego myślenia. Pokaż, co Ty o nas myślisz. Złam to wszystko, Panie. Złam to wszystko. Bo jestem Twoim dzieckiem. Jestem Twoim dzieckiem i szatan nie ma na pewno żadnej władzy. Nie mogę użyć diabła. Wyrzekam się go. Wyrzekam się grzechu. Nie chcę go. Niech stąd sobie idzie. Bo jestem Panie Twoim dzieckiem. Chroń mnie, proszę Cię. Chroń mnie, Panie. Panie, zerwij wszelkie złe więzy, które mi łączą z ludźmi. Wszystko, co jest złe. Opieram się chroną panowania w moim życiu, bo Ty jesteś moim Panem. Moje życie należy do mnie i życie należy do mnie. Panie, przed Tobą schyla się każde kolano. Pragnę teraz lepnąć przed Tobą i przyjąć Twoją miłość. Zginam się, Panie, patrząc na Twój krzyż. Wklękam się w Tobą. Nikt z nas nie jest zniewolony. Nikt z nas nie jest opętany. Jesteś dzieckiem Pana Boga. Jest w Tobie Pan. Jest w Tobie Duch Święty, który chce się teraz w Tobie poruszać. Który chce, abyś go poczuł fizycznie, realnie, abyś spotkał w swoim życiu. Dlatego mów do Niego. Mów do Niego, cokolwiek przychodzi Ci do głowy. Mów do Niego. Mów do Jezusa. Jesteś Jego dzieckiem. Jesteś dzieckiem, które chciał, na które czekał. Jesteś dzieckiem, które chciał. Powiedz to. Jestem dzieckiem, którego chciał Pan. Jestem dzieckiem, którego chciał Pan Bóg. Tak, a teraz to uwierz. Nic prostszego. Uwierz w to, że jesteś dzieckiem, które chciał Pan Bóg. Powiedz mu to jeszcze raz. Panie, jestem Twoim dzieckiem. Panie, jestem Twoim dzieckiem. Duchu Święty, poruszaj się w nas. Poruszaj się w nas. Oczyszczaj, uzdrawiaj. Rób to, co Ty chcesz, Panie. Jesteśmy Twoimi dziećmi. Nie ma tu zła, bo w nas jest Duch Święty. Jesteśmy dziećmi. Jestem kochanym dzieckiem, na którego czekał Pan. Jestem Jego jedynym, najpiękniejszym, bardzo ważnym. Dzieckiem, które kocham, bo się nie pojęto. Dzieckiem, na które czekał miliardy lat, aż się narodził. Widział moje pierwsze kroki, pierwsze słowa. Pierwszy pierwszy ręki. Pierwszy mój uśmiech. Panie, uzdrów moje życie od chwili poczęcia. Niech wszelkie poczucie odrzucenia mnie to ominie teraz. Panie, zniszcz to wszystko. Jestem chciany od zawsze. Od zawsze. Przyjdź, Duchu, ustrawiaj nas, uwolnij.
On za chwilę do Ciebie podejdzie, ale popatrz teraz na Niego. Popatrz na Niego, a będziesz uzdrowiony. Wystarczy, że na Niego spojrzysz, a zostaniesz przy życiu. Wybierz w swoim sercu Boga. Weź Go teraz oczami swojej wyobraźni i postaw Go na środku swojego serca, żeby rozświetlał wszystko to, co jest dookoła, żeby rozświetlał wszystkie te ciemności, które być może dopuściłeś do swojego serca. Wybierz w swoim sercu Boga. On Ci za chwilę błogosławi. Przyjmuj to błogosławieństwo. Przyjmuj to, co Jezus Ci daje, błogosławiąc Ci, podchodząc do Ciebie. Bóg do Ciebie podejdzie. Ten sam, który rozłożył ręce na krzyżu. Bóg do Ciebie podejdzie. Pan chce Ci pobłogosławić. Przyjmuj to błogosławieństwo. I patrz na Niego. Nie spuszczaj z Niego wzroku, kiedy będzie stał przed Tobą. I słuchaj tego, co chce Ci powiedzieć. Patrz na Jezusa, bo to On jest najważniejszy. Bo to tylko On się tu liczy. Patrz na Niego. Nie spuszczaj z Niego wzroku, bo On Cię kocha. Thank you.
Ty patrzysz na nas, tak przychodzisz blisko na nas. Dziękujemy Ci za ten moment. Dziękujemy za to wszystko, dziękujemy za nasze życie, za nasze samopoczucie, za nas samych, za nasze zdrowie i niezdrowie, za nasze radości i smutki, za wszystko dziękujemy Ci. Dziękujemy, że Ty jesteś z nami, a że to nasze życie jest lepsze, głębsze, inne, tak Twoje. Przemieni nas, Panie Księgi, przemieni nas. Dziękujemy, że chodzisz teraz między nami. Dziękujemy, że nas błogosławisz, że przemieniasz samo nasze życie. Chwalimy Cię, Panie, i wielbimy. Drogi bracie, drogie siostro, otwórz swoje ręce, otwórz swoje serce. Wielbmy teraz Boga, On chce słyszeć. On tego nie potrzebuje, ale jest nam potrzebne. Wtedy jesteśmy tak bliżej Niego, tak Pan wtła Cię na łaskę. O wiele bardziej już nawet nie prosimy, dlatego wiemy teraz Boga. Panie, wielbię Cię, choć nie potrafię tego przyjąć, bo wielbimy. Dla Ciebie chwalić i wywyższyć. Twoje majątek, Twoje zmartwychwstanie. Wyjmij mocno Ducha Świętego. Wielbimy Ciebie, Panie, i chwalimy za to wszystko, co jest w nas. Za każdy Twój dotyk, każde Twoje przebaczenie, każdą Twoją łaskę. Wielbimy Cię, nie słabiamy. Wielbimy Cię całą naszą postawą. Całą naszą wnętrzem, które teraz oddamy, żeby wyjąć. Dziękuję Ci, Panie. Yes.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątek swej męki. Daj nam, Panie, przyjąć tę mękę i naucz nas, abyśmy potrafili Cię wielbić całym naszym życiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.